Obecnie jesteś na pierwszej pozycji w klasyfikacji kierowców. Nie chcesz utracić tej pozycji. Wyprzedź w weekend tego gościa, a zwiększysz dystans do reszty kierowców. Na spektakularnym torze Yas Marina, gdzie odbędzie się ostatni w sezonie wyścig International Endurance League. Piotrku, co się dzisiaj wydarzy? Myślę, że można spokojnie powiedzieć, iż wszyscy oczekują od obecnego lidera klasyfikacji utrzymania pozycji. Nie wiem, czy ktoś zdoła rzucić mu wyzwanie. Wygląda na to, że czeka nas wiele emocji. Kierowcy są już gotowi. Powodzenia i udanego wyścigu. Atakować.